A co tam będę długo opowiadał? 30 kwietnia, kiedy można już było rozpocząć spinningowanie, spróbowałem otworzyć sezon na drapieżniki. Łódkę przygotowałem już w sobotę, silnik pracował jak pszczółka, no to popłynąłem. Na poważniejsze sukcesy jednak się nie nastawiałem. Fakt, było fajne słońce, ale z każdą chwilą wiatr wybijał mi z głowy swobodniejsze rzuty. No i co tu ukrywać, zimna woda. Niewielu wędkarzy spotkałem. Z jednym z nich udało mi się jednak porozmawiać. No wczoraj były u nas zawody otwarcia sezonu. No i dzisiaj mówię, pojadę trochę na wodę. Ale żebym był taki uszczęśliwiony, co nie był. Raz, że zimno, a raz, że nie ma gdzie stanąć tak, żeby gdzieś głębsza woda była, żeby można było połapać. No wieje trochę. No. A poza tym woda strasznie zimna, nie? Zimna woda jest. Widzę, że w tej chwili przygląda się pan dwóm spławikom, więc wyrzucił pan na żywca. Mam jednego na żywca i tu na robaka. I też nic. A spróbował pan też spinningować? Ja nie spinninguję. No ale można powiedzieć, że mimo tego, że pusto na kiju, to sezon otwieramy? Tak, tak. I ja też otworzyłem. Ale najpiękniejsze były widoki. Czapla odfrunęła, inny z kolegów też obrał kierunek przystań, no i mnie nie pozostało nic innego. Poczekam na ocieplenie.